Wszystko przekręcimy raczej na URSie, bo ma większą matrycę niż pokat. No i zapniemy do tego 24, pewnie na jakiś detal, może 50, zobaczymy. Niestety się okazało, że softbox od Nanlite'a jest za duży i po prostu nie będę miał miejsca przy stole. Zaraz jeszcze zjedzie tło na dół, ale damy coś innego. Wrzucimy na to prostokątnego Godoxa i zobaczymy, jak będzie chodził. Słuchajcie, zdarza się. Kurde, drugą. I patrzcie, tutaj mamy taką bombkę teraz. Udało nam się jej nie zbić. No i jest trochę niedoświetlona z tej strony, jak widać. Możemy do tego użyć lusterka zwykłego. No i mamy doświetlony fajnie kadr. Thank you.